Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pokémon The Crown Tundra, czyli oficjalnego drugiego DLC do gier Pokémon Sword and Shield. W dzisiejszym odcinku będziemy podążać za ostatnią, trzecią już legendarną wskazówką dostarczoną nam przez Pioniego, mistrza ekspedycji, który w sumie przygotował to dla swojej córki, ale ona niewdzięcznica postanowiła pobawić się w Maxler i nie spędzać czasu z ojcem, a my na tym tylko i wyłącznie korzystamy. Dzisiejsza legenda wiąże się z Pokémonami legendarnymi, tytanami żywiołów i nie tylko. Regi albo Regi, jak to woli, ja tam się nie czepiam o wymowę, jaką stosujecie, ale w każdym razie będziemy dzisiaj podążać do miejsc, gdzie te regi są uśpione i będziemy starali się je zobaczyć. Wiem doskonale, że można na nie polować w formie shiny akurat w tej grze, więc to zdecydowanie również zrobimy, także szykujcie się, bo na streamach również polowanie na regi się odbędzie. Sam Regi. W każdym razie do zobaczenia mamy dzisiaj dość dużo, bo Registeel, Regice, Regirock, Regieleki i Regidraco, tam chyba możemy wybrać tylko jednego, ale to się jeszcze okaże. Także nie przedłużając już za bardzo, ja ruszam w stronę pierwszej miejscówki. Oczywiście wsiadam tutaj na rower, bo mogę i będziemy teraz jechać oczywiście dalej. Tutaj jest to stosunkowo niedaleko, także mogę tutaj sobie z wami troszeczkę porozmawiać. Tutaj widzimy oczywiście Articuno również, którego na razie zamiaru łapać nie mam, bo chcę zapolować na takiego ze znaczkiem. A tymczasem pytanie do was, moi drodzy, jak wam się podoba ta seria? Wiem, że ona się powoli zbliża ku końcowi, ale mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. Możecie dać znać w komentarzach, co się wam podobało, co się wam nie podobało. Wiem, że troszeczkę inaczej podszedłem jeszcze do montażu, więc myślę, że to również się wam spodobało. I pierwsza miejscówka, którą tutaj mamy, znajduje się właśnie tutaj, w miejscu, które zwane jest... I teraz, jak ono jest zwane? Giant's Bed. Także ja otworzę jeszcze raz te legendarne wskazówki, które my dostaliśmy od Pioniego i zobaczę, w związku z którym tytanem wiąże się właśnie... Nie, to była wskazówka numer 2. W związku z którym tytanem wiąże się to miejsce. Giant's Bed lies a temple where the Giant of Stone, czyli to jest Regirock, let the Mo change one. Ok, the door remains firmly shut. Także zobaczymy, tutaj pewnie jest jakaś wskazówka. Zobaczymy, co tutaj będzie można zrobić. I mamy cutscenkę, Rotom. Bip, bip, bip. Czyli Pioni do nas dzwoni, prawda? Oj, oj, to ja, Pioni. Jak tam, szefunciu? Co to? Znalazłeś jakąś miejsce, które wygląda trochę ruiniaście? Tak, to jest słowo, którego chciałem użyć. To musi być jedno z tych miejsc. Wiesz, tam, gdzie legendarni giganci powinni być. Czy widzisz drzwi z tajemniczym napisem na nich? Słyszałem, że nikt jeszcze nie był w stanie ich otworzyć. Jeżeli to wszystko prawda, nazwałbym tą przygodę... The Terrible Titans Lurking Locked Away. No to już nie jest takie stylowe jak tamte pozostałe. Jednak Legendary Tree of Legendary 3 jest... Było naprawdę świetne. Jak ci się to podoba? Dobrze, szefunciu, słuchaj. Zostawiam resztę tych badań w twoich rękach. Do zgadania! Okej, czy Pioni nam tutaj powiedział, podchodzimy do tych drzwi. Tutaj jest jeszcze jakiś TR prawdopodobnie. Flash Cannon. Ciekawe, okej, to jest TR, który może się przydać w walce z Regi tutaj rokiem. Nic nie ma. Podchodzimy do drzwi. O, coś jest napisane na drzwiach. Let ring the piercing note that will wake the Giant of Steel. A to jest... Giant of Steel? Czyli... Okej, wystarczyło zagwizdać. To jest Giant of Steel, czyli to jest leże Regi Steela w takim razie, które obudziło go. I piercing note, czyli przeraźliwy dźwięk, przeraźliwa nuta, która obudzi giganta ze stali. No to jedyną nutą, jaką my mamy możliwość tutaj zrobić, to jest zagwizdanie. I to zagwizdanie wystarczyło, żeby tutaj się dostać do środka. Także my wchodzimy teraz i prawdopodobnie tutaj w środku będzie jeszcze jedna. Znajdujemy się w Iron Ruins, czyli w żelaznych ruinach. I teraz jeszcze jedną rzecz musimy zrobić. Prawdopodobnie... Okej, okay, trzeba było w jakimś konkretnym... konkretnej kolejności wejść na te płyty, które były na podłodze. No ja przebiegłem się od tak, zresztą widzieliście. No i coś zmieniło się w powietrzu. I teraz prawdopodobnie jak podejdziemy tutaj...
Okej, okay, jest, nastąpiła zmiana powietrza. Czyli zobaczmy tutaj pierwszego giganta. Stalowa siła emanuje z tej statuły. Czy chcesz ją sprawdzić? Jasne, że tak. Ja sprawdzę, potem sobie ucieknę, będę polował. Okej, okay, przechodzimy do pierwszej walki. Jest to Registeel oczywiście, on nie jest shiny, więc go tutaj zostawimy. Jeżeli jakimś cudem udałoby mi się napotkać na tej serii shiny, to byłby niesamowity hype. Ale niestety jeszcze to się nie stało. Registeel na poziomie 70, ja sobie od niego ucieknę, żeby móc go złapać później. Także to jest pierwszy Pokémon. Registeel przestał się ruszać znowu. I prawdopodobnie jak to zrobimy... Znowu... No... To światła się znowu zaświecą. Dokładnie, czyli będziemy mieli możliwość złapania tego Pokemona jeszcze raz. W każdym razie pierwsze ruiny odkryte, pierwsza zagadka tych ruin była dość prosta. No i słyszeliśmy również Articuno, który tutaj na tym obszarze się porusza. A my jedziemy teraz dalej, także włączcie ja włączę muzykę na przyspieszeniu i bawcie się dobrze, a my dotrzemy do następnych ruin. Okej, dotarliśmy do kolejnych ruin, tym razem w kolorze kamienia, rzeczywiście tamten to był bardziej kolor stali. I zobaczymy, co tutaj na tych ruinach może nas spotkać. To jest prawdopodobnie, jesteśmy głęboko w Giant's Bed, tak jak to było powiedziane na wskazówce, którą jeszcze sprawdziłem w międzyczasie, co prawdopodobnie widzieliście. Może tu się znajduje Jack i pewnie jakiś stone, czyli to są nie tiery związane z pokonaniem, tylko tiery związane z danym typem tego Pokemona, więc bardzo mnie to cieszy, że mamy tutaj Stonecz, który mogliśmy zdobyć i zobaczmy, jak wygląda komnata Regirocka. Coś jest napisane na drzwiach. Let the first Pokemon hold a never changing stone. Okej, okay, to jest dość proste. Dość proste zadanie. Pierwszy Pokemon naszej drużynie musi trzymać never changing stone, czyli Paul w tym przypadku. Dam mu po prostu... Everstone, to się nazywa. Everstone prawdopodobnie posiadam. Na pewno posiadam tutaj w swoim składzie, więc zobaczmy. Ja je posortuję po nazwie. Jest Everstone, nawet mam 4, także daję to Pokemonowi. I zobaczmy, czy przy trzymającym Everstone'ie Paul, który jest tutaj za nami teraz. O, ale ty jesteś słodziutki! Okej, okay, wystarczyło dać Everstone. I tak to... I te drzwi się po prostu otwarły. Everstone to jest przedmiot, który zapobiega ewolucji Pokemona przez poziom. Nie wiem, jak jest z itemami do końca, czy jeżeli na przykład użyjemy itemku na Pokemonie, to czy on się zmieni, czy mając Everstone, czy nie. To jest mi niewiadome, ale przez poziom, przez level up nie może się zmienić, jeżeli jest trzymany tutaj. No i mamy tutaj Rock Peak Ruins, czyli kolejne ruiny. Ja teraz zmienię tego Pokemona z powrotem, żeby mógł spokojnie uciec. Wydaje mi się, że Calyrex, Ghost Rider, Shadow Rider będzie tutaj bardzo pomocny, jeśli chodzi o ucieczkę. No i teraz musimy odpalić wszystkie symbole, które są na ziemi, podświetlić je. No i widzimy, statua się zaaktywowała, coś się zmieniło w powietrzu i zobaczmy, czy może Shiny Regirock tutaj się również powie. Kamienna siła emanuje z tej statuły Pokemona. Czy chcesz ją sprawdzić? Tak, zdecydowanie chcę ją sprawdzić. Zazizariza. Przechodzimy. Oczywiście trzęsąca się kamera, to jest klasa, jeśli o to chodzi, i muzyka z walki z Regirockami to jest też absolutny banger.
Okej, mamy tutaj dużo abilitek, unnerw i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale nie jest to Shiny Red Rock i na niego również w formie Shiny będziemy polować na streamach, które będą się już odbywały za niedługo. Planuję pierwszy stream i to jest informacja dla was w czwartek już, gdzie będziemy wspólnie z widzami robić Max Lair. W międzyczasie nagram też odcinek, jak zrobić Shiny Charm w tej grze, więc tego się również szukajcie. Także znajdujemy się w Giant's Bed, druga miejscówka z drugim legendarnym Pokémonem jest już za nami, no i teraz czas ruszyć do kolejnej miejscówki ze Snow Slides Slope, gdzie znajduje się Regie Ice. Tak jak podejrzewałem, gdzieś tutaj musiało się znajdować ukryte przejście do tego miejsca, bo jak wiedzieliśmy, wspinaliśmy się na Crown Shrine, to nie było żadnego zejścia obok, a z góry w Crown Shrine widzieliśmy tutaj na dole właśnie to miejsce. Tu jest jeszcze jakieś przejście, a dokładnie, zobaczcie, tu jest Tiara i tu jest oczywiście Ice Beam, czyli również związany z tym miejscem, związany z tym Pokémonem. Także teraz zobaczmy, jaką kolejną tajemną misję będzie miała dla nas kapliczka, albo właściwie ruiny Regice'a. Regice? Regice? Regice chyba. Tak. Jak ktoś krzyczy na mnie w komentarzach, no to cóż, wszystkim się może zdarzyć. Walk together with a living crystal of snow. Living crystal of snow, czyli wydaje mi się, że muszę być tu z Cryogonalem w tym momencie. Czy ja mam w boksie Cryogonala? To jest moje pytanie. Może być tak, że nie mam. I szukamy sobie po... po nazwie. OPR. Najwyraźniej Cryogonal to jest Pokémon dodany w dodatku. Także ruszam teraz na misję złapania Cryogonala, z racji tego, że to, że właśnie Cryogonal to jest Living Crystal of Snow. Także jazda! No jesteśmy tutaj teraz razem z tym żywym kryształem śniegu Cryogonalem, który myślę jest rozwiązaniem tej zagadki. Także zobaczmy, podejdźmy tutaj do wrót tych ruin. Tam widziałem jakiś błysk, ale nieważne. Podejdźmy do wrót tych ruin, zobaczmy, co, czy uda nam się te drzwi otworzyć. Living Crystal of Snow, no to jest Cryogonal, jego cały opis, także tak, drzwi się otwarły i mamy dostęp do kolejnej ruiny Regice'a. Czemu mówię Regice? No, z przyzwyczajenia. Pa, 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 pa. No i zaaktywowała się kolejna z tych rzeczy, kolejna statua, także zobaczmy, jak tutaj to będzie wyglądało. Icy Power! Lodowa siła emanuje z tej statuły Pokémona. Czy chcesz ją sprawdzić? Tak, zdecydowanie tak. Chcę to sprawdzić. Tak to wygląda w moim wykonaniu. No i zobaczmy. Czy to jest Shiny? Nie, to zdecydowanie nie jest Shiny. Shiny Regice jest taki nasycony, błękitny kolor ma. No i niestety to nie jest to. Aha, mój Cryogonal jest mega słaby, ale uciekniemy bez żadnego problemu. Także to był Regice, tak się właśnie dostaje do Regice'a. Czyli podsumowując, żeby dostać się do Regirocka, potrzebujemy Pokémona, który trzyma Everstone. Żeby dostać się do Regice'a, potrzebujemy mieć w drużynie Cryogonala. Żeby dostać się do Registeela, potrzebujemy zagwizdać. To jest najbardziej fascynujące z tego wszystkiego. Musimy zagwizdać, żeby wejść do Registeela. I ja zahaczyłem o Metagrossa, oczywiście. Ale tymczasem zostały nam ostatnie ruiny. Ruiny nowych Pokémonów, ruiny nowych Tytanów. Czy ja będę w stanie uciec od tego Metagrossa? To jest pytanie moje w tym momencie. Tak, będę w stanie. Ruiny nowych Tytanów. Ruiny Tytanów dodanych właściwie nawet nie w tej generacji. Dobra, w tej generacji, nie w tej grze, tylko w tym dodatku tylko i wyłącznie. I tym
Naprawdę, bardzo się jaram. Także pozostaje nam odkryć, co ma dla nas Regidrago i Regieleki. Czy możemy złapać oba, czy możemy złapać jeden? Ja do końca nie wiem, także to jest moje przeczucie. No i krążąc po obszarze w swoim wolnym czasie, ja wiem, jak tam dojechać, więc trzymajcie się ciepło i jedziemy tam teraz razem. Dotarliśmy w tym momencie do przepięknego obszaru, który nazywa się, ja przegapiłem oczywiście jak on się nazywa, ale to jest Frigid Sea, czyli zmrożone, lodowe morze, jak to woli, tak to może nazywać oczywiście. No i wygląda to naprawdę niesamowicie. Mnóstwo brył lodu porozrzucanych po tym miejscu, dodatkowo pojedyncze bryły lody w postaci Avaluga i Ice Cube również się tutaj pojawiają. A my teraz idziemy tutaj, na tą polanę. Tutaj również Pokemony z Kamieliny. Widzieliśmy wcześniej Arcana, widzieliśmy wcześniej Omanyte, widzieliśmy również Karakostę i Tirtugę. A my przez Three Point musimy się udać z powrotem, chociaż nie, chwila, nie do Rolling Sea Caves, tylko musimy się udać tą drugą odnogę, przez Three Point Pass, dokładnie tutaj, za moimi plecami to było cały czas. Widzimy tutaj również potężne Pokemony, no ale dotarliśmy do ostatniej świątyni. Także zobaczmy, o co w niej chodzi. Mamy tutaj dwa tiary tym razem, elektryczne, zgaduję, czyli Thunder oraz Smoczy. Może Dragon Pulse, może Outrage, zobaczymy zaraz. Dokładnie, Outrage. Okej. Okay. Czyli to również sugeruje nam, jakie typy tych Pokemonów tutaj będą. No i zobaczmy, jakie jest nasze zadanie w tym momencie. Jest coś napisane na drzwiach. Gigant z kamienia. Gigant z lodu i gigant ze stali. Kiedy zbierze się tych trzech gigantów, drzwi do przeznaczenia staną otworem. No i w tym momencie, moi drodzy, niestety nie mogę tego zrobić, bo jak powiedziałem, muszę zdobyć te Pokémony w wersji Shiny, ba, chcę zdobyć te Pokémony w wersji Shiny na polowaniu i również Regieleki i Regidrago. Także będzie dograny krótki filmik później, jak uda mi się złapać tą trójkę w Shiny i zobaczymy, jak to się tutaj poleci. Ogółem legendarna wskazówka jest przez nas prawie kompletnie rozwiązana. Nie zostało mi dużo rzeczy w tym dodatku. Pojedyncze filmiki z ewolucji galareńskiego Slowpoke'a w Slowkinga, z polowania na muszkieterów, czyli na Pokemony legendarne z regionu Unova, to będą pojedyncze filmy, które pokazują, jak to dokładnie zrobić, czyli takie ala bardziej poradniki. A tymczasem, moi drodzy, ja zostanę przy tych ruinach, będę ich pilnował niczym strażnik, niczym te wrota, które potrzebują pozostałych trzech gigantów. I zakończę dzisiejszy odcinek. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. On był taki bardziej troszeczkę pokazowy, bardziej eksploracyjny, ale i tak sporo się dowiedzieliśmy. Streamy za niedługo. Trzymajcie się, kochani, bardzo ciepło, bezpiecznie i w ogóle. No, ja się przejmuję tym, co się obecnie dzieje na świecie. Mam nadzieję, że wy odczuwacie. No i to by było na tyle, moi drodzy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!